Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Kochani, witam Was w ten majowy wieczór. Maj to miesiąc maryjny. I myślę, że Maryja bardzo się cieszy, że ten wieczór spędzimy z jej oblubieńcem, świętym Józefem. To właśnie święty Józef, wspomnienie liturgiczne świętego Józefa, robotnika, otwiera miesiąc maj, bardzo znamienne otwarcie miesiąca maryjnego. Ten wieczór jest kontynuacją tego, co przeżywaliśmy już wcześniej. To już nasze trzecie spotkanie. Ufam, że wielu z Was udało się dzisiaj być na Eucharystii. To najważniejszy moment dnia, święty moment dnia. Przypomnę, że dzisiaj, 19 maja, sprawowaliśmy Eucharystię po raz kolejny w intencjach zbiorowych przedstawianych przez Was, nadsyłanych za wstawiennictwem świętego Józefa. Te intencje możecie nadal nadsyłać, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. One będą dołączane do tych intencji, które już są. Kładziemy je przed ołtarzem i razem ze świętym Józefem zanosimy je do Boga. Rozpocznijmy od krótkiej modlitwy do świętego Józefa. Święty Józefie, nasz kochany patronie, czcimy Cię, uwielbiamy także w tym niezwykłym darze, jaki w sobie nosisz, cichość. Jesteś świętym, który uczy nas, jak wejść w ciszę. W ciszę, która staje się sanktuarium Słowa Bożego. Jesteś cichy, milczący, ponieważ zasłuchany w Słowo Boga. Uproś nam tę cnotę, ten niezwykły dar, abyśmy i my odnajdywali ciszę w sobie i zasłuchani w Słowo Boga mogli stawać się coraz bardziej podobni do tego, którym się opiekowałeś, do Jezusa Chrystusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, jest w Józefie z Nazaretu pewna cecha, która zadziwia i mocno go wyróżnia w całej Biblii. Jest, można by rzec, widoczna, żywo obecna, dosłownie we wszystkich wersetach Ewangelii, w których się Józef pojawia. We wszystkich wydarzeniach, spotkaniach, okolicznościach, sytuacjach i tych radosnych, jak zaślubiny z Maryją, i tych dramatycznych, jak wtedy, gdy dowiedział się, że jest jego małżonka w ciąży, w chwilach zwyczajnych i uroczystych, spokojnych i burzliwych, Józef zawsze milczy. Tradycja zdecydowała się, by nadać mu przydomek milczący. Jego milczenie różne jest od tych wielu powierzchownych interpretacji. Tłumaczone, interpretowane jest na różny sposób. To może zabrzmieć dziwnie, ale właśnie milczenie Józefa mówi o nim samym najwięcej. Paradoksalnie odsłania najgłębszą prawdę o tym zwyczajnym, niezwykłym człowieku. Józef najwięcej mówi o sobie swoim milczeniem. Najwięcej dowiadujemy się o nim przez jego milczenie. Jego milczenie pozwala nam poznać głębiej samego Józefa. Nie tylko zewnętrznie,
ale przede wszystkim wewnętrznie. Prowadzi nas do najgłębszych pokładów Jego osoby. W pewnym sensie milczenie jest centralną cechą Jego życia. Jest w nim najbardziej płodnym miejscem. Musimy koniecznie zatrzymać się przy Jego milczeniu, bo bez zrozumienia Jego milczenia nie zrozumiemy Jego samego. Nie zrozumiemy tych niewielu zresztą wersetów w Ewangelii, które wspominają o Nim. Spotkajmy się i pobądźmy tego wieczoru z Józefem Milczącym. Józef Milczący nie jest milczkiem. Milczy nie dlatego, że się wycofuje, nie dlatego, że się izoluje, że ucieka od odpowiedzi, od spotkań, ale dlatego, że jest wsłuchany w samego Boga. Józef milczy nie dlatego, że się zamyka w swoim świecie, obraża czy buntuje. Owszem, my wiemy doskonale, istnieje takie milczenie negatywne, które może być dla człowieka destruktywne, które staje się jakimś rodzajem wyrażonej pasywnej agresji wręcz. Można milczeć i milczeniem kogoś ranić, pisał Jan Twardowski. Milczenie Józefa jest inne. Nie jest pasywny. Owszem, w jego gramatyce życia często pojawia się, jak mówią bibliści o tekście, passivum divinum. Wyjaśnijmy, że w Biblii jest to forma gramatyczna podkreślająca działanie Boga. Jego milczenie jest teologiczne. Jego milczenie przekonuje o tym, że właśnie działa Bóg. Milczy, to znaczy zostawia w sobie przestrzeń dla mówiącego Boga. Józef we dnie i w nocy wycofuje się ze swoimi słowami, aby zrobić miejsce Bogu, Jego słowu. Jego milczenie czyni go niezwykle odważnym, zdecydowanym, twórczym. Odegrał w historii ludzkości szczególną rolę przez milczenie. Wielu dopatruje się w jego milczeniu skromności, pokory, dyskrecji, łagodności, powściągliwości, delikatności. Piękne to cechy. I tak jest. Ilekroć Józef pojawia się na stronicach Ewangelii, pojawia się klimat pokoju i ciszy. Wszystko subtelnieje w jednym momencie. Wydaje się jednak, że jego milczenie mówi o nim coś znacznie więcej niż to. Mówi coś, co wydaje się centralne, co jest fundamentalne dla jego powołania, dla jego życia, dla jego misji. Można by zapytać, co się kryje za milczeniem Józefa? Intryguje to jego milczenie. Skoro wszyscy czterej ewangeliści, a zwłaszcza Mateusz i Łukasz, za każdym razem w diametralnie różnych sytuacjach spotykają nas z Józefem, który milczy, to znaczy, że chcą zwrócić uwagę na coś, co jest fundamentalne w jego życiu. Z pewnością jego milczenie w Ewangeliach nie jest przypadkowe, a tym bardziej nie jest bez znaczenia, bez sensu.
To nie jest jakiś rodzaj pomniejszania Jego osoby, próba zepchnięcia Go na dalszy plan. Otóż Jego ciągłe milczenie zwraca uwagę na Jego nieustanne słuchanie. Oto co jest istotą Jego milczenia. Słuchanie. Józef milczący to Józef słuchający. Wsłuchany w Boga, jak już powiedziałem wcześniej. I wydaje się, że w tym tkwi tajemnica Jego osobowości, na którą chcieli zwrócić uwagę ewangeliści, przedstawiając Go milczącego. Teksty ewangeliczne pokazują Go milczącego, bo chcą zwrócić uwagę na Jego nieustanne słuchanie. Możemy powiedzieć, że to właśnie Jego milczenie, czyli Jego wsłuchiwanie się, czyni Go tym, kim był w oczach Boga od początku. Milczenie czyni Go Józefem według Bożego zamiaru. Można by wręcz powiedzieć o nim: Józef, cieśla z Nazaretu, czyli ten, który milczy, aby słuchać. Zatrzymajmy się choć krótko przy wydarzeniach i sytuacjach opisanych przez ewangelistów, w których jest obecny Józef milczący. Wbrew pozorom tych sytuacji jest dosyć sporo i dlatego poświęcimy nie tylko to spotkanie, ale i następne, czerwcowe, Józefowi milczącemu, by zatrzymać się przy tajemnicy jego milczenia. Za każdym razem jest to inny kontekst jego milczenia. Za każdym razem wydarzenie, w którym spotykamy go milczącym, jest niezwykle wymowne. Przez jego milczenie. Każda z przywołanych sytuacji mówi coś istotnego o nim samym. Najpierw jego milczenie w noc zwiastowania. Do Józefa, inaczej niż do Maryi, anioł przychodzi nie za dnia. Przychodzi w nocy, nie na jawie, ale we śnie. My wiemy od początku, że ukazanie się anioła Józefowi we śnie było rzeczywistością i wszystko, co mówił, też było rzeczywiste, było faktem. Ale Józef tego nie wiedział. Józef musiał to rozeznać, a potem uwierzyć, że to, co działo się we śnie, jest rzeczywistością. Nie czekał na sen. Nie kładł się spać, aby spotkać anioła i usłyszeć, co mu powie. Wiemy natomiast od Mateusza, że kiedy dowiedział się, że Maryja, jego żona, jest brzemienna, dosłownie napisał: przemyśliwał Józef. Mateusz 1,20. Przemyśliwał. Przemyśliwał, jak postąpić wobec Maryi, która jest w ciąży, jak zareagować na jej ciążę. Milczał i cierpiał. Możemy wyobrazić sobie jego wielkie cierpienie. Cierpiał i rozmyślał. Nie uciekał przed tym, co się wydarzyło, a czego kompletnie nie rozumiał. Rozważał, co zrobić w tej bolesnej, zagmatwanej sytuacji. Co zrobić z tym wydarzeniem, które spadło na niego
jak grom z jasnego nieba. Nie wiemy, jak długo rozeznawał decyzję. Wiemy natomiast, że, jak napisał Mateusz, postanowił. Z relacji Mateusza możemy nawet pośrednio wnioskować, że wszystko działo się podczas bezsennej nocy. Przemyśliwał, pewnie długo przemyśliwał. I dopiero kiedy postanowił, zasnął. Umęczony przemyśliwaniem, zasnął. Zasnął z gotowym planem. Sprawiedliwym planem. Jednak dodajmy, z rozwiązaniem tak sprawiedliwym, na jakie po ludzku było go stać. Wiele go kosztowało podjęcie decyzji najlepszej z możliwych wedle ludzkiego rozumowania. Oddali żonę potajemnie. Z takim przeświadczeniem zasnął. We śnie przychodzi do niego anioł i słyszy boskie polecenie, zupełnie inne od tego, które postanowił. Józef milczy, nie pyta, nie szuka wyjaśnień. Bez słowa zmienia swoje postanowienie, swoją wcześniejszą decyzję, którą tak długo przemyśliwał. Czyni, jak anioł powiedział, choć to, co od niego usłyszał, kompletnie go przerastało. W milczeniu wszedł w bezkresną tajemnicę, która była dla niego jak ciemna noc, ciemniejsza od tej, w której zmagał się ze swymi myślami. Tak jest zawsze. Nie ma ciemniejszej nocy od tej, która wyłania się z boskiej tajemnicy. Spotykamy takie ciemności w Biblii, ale nie są to złowrogie ciemności. Ciemności z powodu opuszczenia. Te Biblia nazywa skotos. Ciemności z powodu odejścia, grzechu. Ciemności, które przeżywa Józef, są inne. To ciemności z powodu nadmiaru światła, gnofos. Ciemności z powodu nadmiaru światła. Józef kładł się z potwornym lękiem, ale w śnie lęk zamienił się w bojaźń Bożą. Istnieje różnica między lękiem, ludzkim strachem, a bojaźnią Bożą. Istotna różnica. Lęk rodzi się na skutek przeczucia jakiegoś zagrożenia, jakiegoś niebezpieczeństwa. Tak pojawia się lęk, strach. Czujesz się w niebezpieczeństwie, coś ci zagraża. Bojaźń Boża rodzi się z szacunku dla tajemnicy. Nie ogarniasz jej. Przekracza cię. Czujesz się jak kropla w oceanie. Tajemnica jest bezkresna. Ogarnia cię, ale ty jej ogarnąć nie możesz. Lecz nie lękasz się. Nie ma w ciebie strachu. Jest bojaźń Boża. Jest szacunek dla tajemnicy Boga, który jest miłością. Nie czujesz zagrożenia, bo ta tajemnica pochodzi od tego, który kocha, który chce dla ciebie zawsze najwięcej. Nie rozumiesz tego. Nie pojmujesz, nie ogarniasz jego planów. Ludzka logika nie wystarcza. Trzeba wejść w boską logikę, bo jego myśli nie są naszymi myślami, ani nasze drogi jego drogami. Ale trzeba wejść w postawę bojaźni Bożej, powierzyć się
z szacunkiem, z ufnością tajemnicy. I to uczyni Józef. Słowa anioła „nie bój się” zdradzały najpierw jego stan ducha, w którym położył się spać. Tego lęku ludzkiego nie mógł usunąć. Nawet jego szlachetne postanowienie i decyzja. Józef się lękał, po ludzku się lękał. Możemy przypuszczać, że po ludzku był wręcz przerażony tym, co się stało. Trwożył się i milczał. Jego żona jest w ciąży. Ile pytań się może wtedy rodzić? Ile wątpliwości, ile bólu? O tym za chwilę będziemy mówili. Ale od razu powiedzmy, jego milczenie nie pochodziło z lęku. Nie dlatego milczał, że się zamartwiał, sparaliżowany strachem. Milczenie Józefa nie tonęło w egocentryzmie, w myśleniu jedynie o sobie, w zajmowaniu się jedynie własną osobą. Było dokładnie odwrotnie. Milczenie Józefa pomagało mu w spotkaniu z Maryją i z Bogiem. Co to znaczy? Józef milczy, myśląc o Maryi. Jak postąpić wobec tej, którą tak kocha, której ufał całym sercem? Milczy, myśląc o Bogu. Czy postępuje dobrze? Czy postępuje tak, jak chce Bóg? Wiemy o tym, bo Mateusz nazwał go człowiekiem sprawiedliwym. Józef siebie stawia na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu jest Bóg, jego ukochana żona, Maryja. To nie jest takie proste myśleć o innych, gdy dopada nas lęk o siebie. Większość naszych lęków, słusznie zauważa Tomasz Halik, większość naszych lęków to nie są lęki przed czymś, ale różne przejawy lęku o siebie. Również w lęku o drugiego człowieka wmieszane bywa coś z lęku o siebie. Często nie jesteśmy gotowi się do tego przyznać, ale mówimy nieraz, boję się, że mogę go stracić. Ja mogę go stracić. W każdym razie Józef kładzie się spać w stanie ludzkiego lęku. Taki lęk może usunąć jedynie miłość doskonała. Napisze w pierwszym liście święty Jan. W miłości nie ma lęku. I taka miłość jest tylko w Bogu. I Bóg interweniuje. Posyła do Józefa anioła, gdy ten śpi. Nie budzi go, ale rozmawia z nim w jego śnie. I zamienia jego lęk i milczenie w bojaźń. Pojawia się nowe doświadczenie. Bojaźń to oszołomienie objawieniem się Boga. Niekoniecznie objawiającego się w cudowny sposób. To oszołomienie wielkością i niepojętością sakrum, któremu towarzyszy jednocześnie świadomość własnej małości, ranliwości, skończoności. Bardzo trafna myśl Tomasza Halika. Człowiek o własnych siłach
wie na temat Boga tyle, ile gąsienica na temat British Museum. I na odwrót. Bojaźń przed Bogiem nie jest dla człowieka zwyczajnym ludzkim lękiem, lecz owym wstrząsającym przeżyciem Bożej wielkości i majestatu, jakie towarzyszy fundamentalnemu doświadczeniu religijnemu, spotkaniu z sakrum, z ową fascynującą i przerażającą tajemnicą. Bóg jest dla Józefa tym, kim jest dla każdego z nas, używając słów znowu Tomasza Halika, głębinową rzeczywistością, która pozostaje dla nas ową radykalnie inną, absolutną tajemnicą, przekraczającą nie tylko wszystko, cokolwiek poznaliśmy, ale także to, co w ogóle potrafimy sobie w swoim fantazjach wyobrazić. Kto nigdy nie doświadczył zawrotu głowy od tej głębi, ten chyba raczej nie powinien używać słowa Bóg, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że pod tym słowem kryją się jedynie bożki, które tworzy w swoich myślach i postępuje z nimi wedle własnego upodobania, czyniąc z nich magiczne amulety na szczęście, narzędzia spełnienia naszych życzeń. To wszystko są przejawy idolatrii i zabobonu, całkowitego przeciwieństwa wiary. Józef inaczej przeżywa to wydarzenie, spotkanie z Bogiem. Józef potrafi wycofać się ze swoich przemyśleń, postanowień. Nie przestaje myśleć, nie zawiesza swojego myślenia, ale potrafi zaufać bardziej Bogu niż swoim własnym myślom. Robi w sobie miejsce dla tajemnicy, której nie jest w stanie objąć własnymi myślami. Pozwala, aby tajemnica objęła jego samego. Daje się posiąść przez Boga. Dla Józefa Bóg i jego wola nie są konkluzją jego myśli. Nie ubóstwia, ani nie absolutyzuje swojego myślenia i własnych postanowień. Nawet jeśli wczoraj uważał, że jego myśli są Bożymi myślami, dzisiaj potrafi z nich zrezygnować. W tym samym momencie, gdy słowo, które przynosi anioł, daje mu do zrozumienia, że Bóg myśli inaczej. Nie przypisuje Bogu swoich wyobrażeń, ale pozwala Bogu przypisać mu nową rolę w jego życiu. Do tej pory inaczej odczytywał Boże plany. Teraz przez Bożego Anioła uczy się nowej lektury swojego życia. Bóg uczy go czytać na nowo jego własne życie. Poznaje nowy alfabet Bożego czytania. Potrafi zrezygnować ze swojego wczorajszego wyobrażenia o Bogu i o jego woli. Jeszcze przed chwilą z tym wyobrażeniem kładł się spać, a zrywa się ze snu i potrafi pożegnać się ze swoim wczorajszym Bogiem. Nie zachowuje go dla siebie jako gwarancję własnych decyzji. Nie zaaresztował Boga we własnych myślach i własnych postanowieniach. Nie związał Bogu rąk swoimi postanowieniami. Józef uświadamia nam,
że trzeba być naprawdę uważnym, by nasz wczorajszy Bóg, a raczej nasze wczorajsze wyobrażenie o Bogu, nie stało się, nie okazało się naszym dzisiejszym bożkiem. Bóg jest zawsze inny, inny od naszych myśli, od naszych planów, przekracza nas. I możemy wejść w tę tajemnicę jedynie przez drogę zaufania Mu, powierzenia się Jemu bardziej niż własnym myślom i własnym przekonaniom. Można powiedzieć, Józef pozwala Bogu być Bogiem. Nie tylko w pragnieniach, myślach i we śnie. On żyje tak, jak powiedział mu anioł. Od pierwszej chwili, gdy wstaje rano z łóżka, gdy się zrywa z posłania, czyni, jak nakazał mu anioł. Chciałbym tak każdego ranka rozpoczynać dzień, zrywać się z posłania i czynić to, czego chce Bóg. Józef wziął Maryję, swoją żonę, do siebie. Jest zachowawczy w słowach, ale nie w działaniu, które jest owocem jego zasłuchania w Boga. Zwróćmy uwagę na inne wydarzenie, które mówi nam wiele o Józefie milczącym. To jest milczenie w noc narodzenia. Narodzenia Jezusa Chrystusa. Podróż do Betlejemu przebiega w milczeniu. Józef milczy, wchodząc w sytuację całkowitej niepewności i prowizoryczności. Czytamy w Ewangelii Łukasza, rozdział 2, wersety od 4 do 5. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Milczy, kiedy Maryję naszły bóle rodzenia, a on musi poprowadzić ją do stajni, aby tam rodziła w nieludzkich warunkach. Niektórzy mówią, takie wtedy były okoliczności życiowe i że nawet Józef miał trochę szczęścia, iż znalazło się takie miejsce na uboczu, daleko od tłumów, gdzie mógł towarzyszyć Maryi, która rodzi. Ale przecież rodził w stajni. Rodziła w stajni pośród zwierząt, w cuchnącej stajni. Milczy. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna. Owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Pamiętał nadto dobrze słowa, które usłyszał od anioła. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Tymczasem widzi, że Bóg z nami jest w stajni, wśród bydła. Czy w takim momencie, w podobnych skrajnych sytuacjach życiowych, nie rodzi się w nas pytanie, czy Bóg naprawdę jest z nami? Czy nas nie opuścił, nie pozostawił?
Józef milczy, kiedy widzi Emanuela położonego w żłobie. I tym razem anioł nie przyszedł do niego, choć myślę, że bardzo go wtedy potrzebował, żeby go wzmocnił, utwierdził w jego decyzjach, że są słuszne, że idzie dobrą drogą. Anioł nie przyszedł do Józefa milczącego. Przyszła zaś mnogość wojska niebieskiego, jak czytamy Łukasza, do pasterzy, do ludzi z marginesu, z obrzeża. Do pasterzy anioły przyszli, ale nie do niego. Aniołowie nie ukazali się ani jemu, ani Maryi w stajni. Odeszli do nieba, a im przekazali, pasterzom, wiadomość, którą ponieśli do Józefa i Miriam, która jest naszą najświętszą matką. Przez pasterzy aniołowie powiedzieli im, że oto narodził się Bóg z nami. Z pewnością ci pasterze nie wyglądali na aniołów. Z pewnością nie prowadzili anielskiego życia. W świecie współczesnym Józefowi byli raczej kojarzeni z ludźmi o wątpliwej reputacji, a nawet ze społecznymi opryszkami. Bóg ma swoje drogi objawienia dobrej nowiny. I Józef milczy. Milczy, gdy widzi, jak ci pasterze adorują niemowlę. Milczy, gdy mówili im, co im powiedzieli aniołowie o tym dziecku leżącym na sianie. Opowiedzieli, co aniołowie dali im poznać, tak czytamy Łukasza. Nie dali wprost poznać Józefowi ani Maryi, choć w tamtym momencie bardzo tego poznania prosto od aniołów potrzebowali. Poznali, ale przez pasterzy poznali. Bóg używa dziwnych dróg, by przekonać nas o Ewangelii, o swojej woli. Józef milczy. A kiedy poznali, dziwili się. Zdumiewali się Bożą tajemnicą, tak czytamy u Łukasza. Milczał Józef razem z Maryją i dziwił się temu, co im pasterze opowiadali. Milczał i uczył się od Maryi przechowywać, pilnować, strzec jak skarbu w swoim sercu słowa, które usłyszał. Milczący i zasłuchany w słowo Boga. Każde słowo, które pochodziło od Boga i to, które posłał mu przez anioła i to przez biednych opuchlaków, było dla niego tak samo ważne. Milczał, kiedy pasterze odchodzili ze stajni, kiedy wielbili, wysławiali Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. I jeszcze o jednej sytuacji, na koniec tej katechezy, tego spotkania ze świętym Józefem milczącym, o jednej sytuacji jeszcze powiedzmy. Milczenie w poranek obrzezania. Otóż po 8 dniach Józef, prawny ojciec dziecka, odpowiedzialny w pierwszej osobie za obrzezanie syna, czytamy Łukasza, należało obrzezać dzieci, dopełnił świętego obowiązku. Nie tylko to,
Uczynił tak, jak nakazał mu anioł we śnie. Nadał dziecku imię Jezus. Działo się to podczas ceremonii obrzezania na znak przymierza z Bogiem. Zauważcie, wybrzmiewa imię Jezus, a nie imię Józefa. Pozostaje milczący. Wie, że jego imię żyje w sercu Boga, że Bóg zna go po imieniu. Słyszymy imię Jezusa, ponieważ Józef milczy. Uczy nas ciszy, by usłyszeć imię Jezusa. W czasach Jezusa obrzezanie dokonywało się w synagodze w godzinach porannych. Józef nazwał dziecko tak, jak nazwał je anioł w rozmowie z Maryją, zanim poczęło się w jej łonie. Nie on w rzeczywistości nadał imię, ale Najwyższy nadał imię. On jedynie wypełnił nakaz. I być może poranna godzina ceremonii obrzezania przypominała mu tamten poranek, gdy zerwał się z łóżka, aby pójść za słowem anioła. Jak wtedy, gdy rankiem podniósł się z posłania, aby wypełnić słowo Boga otrzymane we śnie, tak teraz, ósmego dnia, o poranku, wypełnia Boży nakaz, milcząc. Józef jest patronem porannych godzin, które rozpoczyna się w milczeniu, w których słowo Boga jest słuchane, a wypełnia się w swoim czasie. Józef może być patronem naszych porannych godzin, naszych poranków, w czasie których słuchamy najpierw słowa Boga. Wycofujemy się z naszymi słowami, aby usłyszeć słowo Boga. On wie doskonale, Józef wie, że słowo Boga jest poranne. Na tym zakończmy to niezwykłe spotkanie z niezwykłym człowiekiem, Józefem milczącym. A teraz zapraszam Was, abyście przedłużyli to spotkanie o rozmowę z Nim, taką osobistą, abyście poświęcili pewien czas na omawianie swoich spraw z Józefem. A ja już teraz zachęcam i zapraszam na kolejne spotkanie za miesiąc, w czasie którego będziemy dalej wpatrywali się i wsłuchiwali w Józefa milczącego. Zapraszam także na dzisiejsze spotkanie w cyklu Słowo na jutro. Niech Józef nam pomoże w ciszy, w milczeniu, wsłuchiwać się w słowo na dzień następny. A być może dla kogoś ten 19 dzień maja będzie postanowieniem ze wsparciem Józefa, by odtąd nie kłaść się spać, zanim nie wsłucham się w słowo Boga. Te poranne, które prowadzić ma mnie przez cały dzień, jak prowadziło Józefa. Święty Józefie milczący, módl się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.